Cześć! Witam Was na kanale Wikarta, a dzisiaj to mój pierwszy odcinek na tym kanale. Dlatego powiem Wam, co chcę tu robić. A więc zajmiemy się na tym kanale urodą, modą i wszystkimi rzeczami związane z dziewczynami. O, raczej chłopacy tutaj mniej będą mieli do roboty, choć aczkolwiek będą też vlogi, także zapraszam wszystkich. No a dzisiaj zrobimy szybki haul zakupowy z Rossmana w drogerii internetowej, ponieważ zamówiłam je w drogerii internetowej Rossman i tak ładnie dostałam to zamówienie. No i właśnie, są teraz w Rossmanie do 9? Nie, może nie wiem w sumie, jakoś przez tydzień tak miały być te przeceny minus 55% dla klubowiczów, a minus 49% bez klubowiczów, bez kart klubowych. No dobra, ale bez przedłużania. Pokażę Wam po prostu, co kupiłam w Rossmanie, co mi się spodobało. A więc tak, tu będą też rzeczy, które niekoniecznie były z przecen w Rossmanie, ale to takie wszystkie rzeczy, które kupiłam po prostu. A więc tak, zamówienia tego internetowego, bo raz kupiłam internetowo i później jeszcze dokupiłam tam kilka rzeczy tak lokalnie, więc pierwszą rzeczą, którą kupiłam, to jest taka silikonowa myjka do twarzy. Wiecie, no to jest bardzo praktyczny gadżet, ponieważ możecie tym umyć swoją twarz, a po drugie jest bardzo mały i tak w sumie to on chyba, zobaczcie, tutaj ma takie coś, że chyba to się dobrze trzyma na przykład umywalki, tak mi się wydaje, ale do tego test będzie. No i fajne. I zapłaciłam za to 4 zł, ale ja nie wiem jak tam po przecenie, no chyba to nie było na przecenie, nie wiem. Dobra, kolejną rzeczą są aplikatorki do cieni, ponieważ ja popsułam sobie wszystkie aplikatorki do cieni i kupiłam sobie te 4 sztuki. One też kosztowały coś około 5 zł, bo były też przecenione, ale nie 50, tylko tak normalnie były przecenione. Kolejną rzeczą jest puder. Puder z Isany. To jest mój ulubiony puder antybakteryjny. Możecie przeczytać recenzję, bo chyba jest na moim blogu. W ogóle to prowadzę bloga również o kosmetykach. I ten blog to jest estujemykosmetyki.blogspot.com albo .pl. W każdym razie znajdziecie go w opisie i zapraszam Was, bo tam jest dużo recenzji właśnie tych kosmetyków. Ale kupiłam teraz puder Mytyl, ponieważ nie, średni, ponieważ nie było tego najjaśniejszego. Ale myślę, że jak będzie, to i tak muszę go kupić. Nawet jak już nie będzie tej promocji, to i tak muszę kupić, bo naprawdę te pudry są świetne. A tak bez promocji to chyba kosztują 8 zł, a ja go kupiłam chyba też za 6 albo 7. Dobra. Kolejną rzeczą są dwa błyszczyki, które kupiłam z Rimmela. Rimmel London Look, tak mi się to się kojarzy. Tak, to są dwa błyszczyki z Rimmela, pięknie pachną, ale też recenzje będą na blogu i tutaj, bo to będzie taki kanał, ja już po prostu się przyzwyczaiłam, że zawsze mówię, że na blogu. No i te za nie zapłaciłam, chyba jeden kosztował 7 zł? Nie pamiętam, nie pamiętam ile one kosztowały. Fajne, bardzo. Bardzo fajne, dobra. Kolejną rzeczą jest taki cień w kredce z Miss Porciaka. On kosztował chyba 3 zł i to bez przeceny, także naprawdę fajna cena, ale niestety był tylko jeden kolor. Szminka, dwie szminki z Rimmela. Nie pamiętam ile one kosztowały. Jedna jest taka brązowa, też będzie na pewno test tych szminek. A druga jest taka ładna, różowiutka. Także bardzo mi się podobają w ogóle te kolory, są takie jaśniutkie, super. Moim zdaniem super szmineczki. Dobra. Dalej kupiłam korektor. Kupiłam taki żel, to jest taki chyba tusz. Z tego co tu przeczytałam, to jest taka maskara do brwi, o właśnie. I możecie zobaczyć, czy coś się różni to od tego. Chyba nie. Nie wiem w sumie. Ale będzie tego test, bo to jest bardzo ciekawe. Właśnie to z Lovely.
To chyba kosztowało około 10 zł. Bez przeceny. Tutaj mam tusz z Miss Sporty za dyszkę. Chciałam zobaczyć, jak te tusze za dyszkę. I to jest Fabulous Lash Extra Black. Właśnie ten tusz chciałam kupić, bo on tak mi się wydaje taki fajny. Ale nie wiem, zobaczymy. No także... tusz. Kolejną rzeczą jest... to jest kredka, ale do ust tym razem. Z Vibo. Jest to taki ładny kolor. Może tutaj tego nie widać, bo tak jakoś dziwnie światło pada od tych lamp. Bo jedno ma taki kolor, a drugie takie. Ale na razie trzeba sobie jakoś radzić. I ostatnią rzeczą są cienie z Miss Porciaka. I to są takie jasno-różowiutkie. Może tak zrobię? O, takie jasno-różowiutkie cienie z Miss Porciaka. I te cienie kosztowały 10 zł, ale oczywiście na przecenie to było bardzo tanio. A więc jeśli ten pierwszy filmik Wam się spodobał, ten krótki, w sumie długi haul kosmetyczny Wam się spodobał, no to oczywiście nie zapomnijcie o motywującą łapeczkę w górę, zasubskrybowaniu mojego kanału. No i mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym odcinku. No i w kolejnym odcinku może zrobię Wam haul z Ezebry, i będą tutaj różne makijaże, różne beauty, różne get ready with me. Piszcie, co o tym sądzicie. No i do zobaczenia.